Dzień dobry. Ja nie wiedziałem, że aż tyle robię. Ciągle mi przypominasz, że rzeczywiście tego trochę jest. Naukowcem od niedawna albo od dawna, bo wróciłem do nauki po długiej przerwie, ale przez chwilę rzeczywiście, jak uciekłem z takiej tradycyjnej pracy, to uciekłem na morze i to moje pływanie nigdy nie było takie typowe, jakiego byśmy się spodziewali, bo było zdecydowanie mniej Mazur, a zdecydowanie więcej tych dalekich mórz. A ponieważ ja nie lubię, jak jest gorąco, właśnie dlatego się meteorologią tropikalną zajmuję, ponieważ nie lubię, jak jest gorąco, to urlop zdecydowanie w Arktyce i tak mi się tam spodobało, że postanowiłem zostać na dłużej i się zrobiło z tego 15 lat. To jest taki mural, który znajduje się w miejscowości Wardo i myślę, że on te arktyczne klimaty bardzo dobrze podsumowuje. To jest Arktyka w ogóle. Czy byśmy rozmawiali o takiej prawdziwej, wysokiej Arktyce, gdzie już nie ma drzew, gdzie już jest zlodowacenie, czy po prostu o takiej Arktyce, jak definiowanej bardzo geograficznie, zakołem podbiegunowym, to czy to jest ta daleka, czy ta bliższa Arktyka, to na pewno jest tak, że tych autentycznych, niesamowitych miejsc jest tam bardzo dużo. I jakbyście mnie Państwo zapytali, po co i dlaczego, to chyba dlatego, żeby się zgubić. A gubimy się tam po to, żeby się odnaleźć z kolei. I tak to właśnie wygląda. To nie jest zwykła turystyka, to nie jest zwykłe pływanie. Czasami mówimy o tym, że to jest pływanie ekspedycyjne. No właśnie, to pewnie to też będzie o tym, co się przez te 15 lat zmieniło. Rzeczywiście zmieniłem pracę z takiej typowej biurkowej pracy na pracę na morzu i przez długi czas rzeczywiście siedziałem głównie na morzu. Teraz trochę wracam może dlatego, że trudno się rodzinę zakłada, jak się ciągle gdzieś znika. Część z Państwa na pewno rozpoznaje ten widok. To jest Hornsund. Trzy jachty na kotwicowisku. Kiedy pierwszy raz popłynąłem do Arktyki, to był 2010-2009 rok, to nikt sobie nie wyobrażał, że będziemy mieć problemy ze znalezieniem miejsca w tak odległym rejonie. Oczywiście Hornsund jest bardzo specyficzny, może dlatego, że tradycyjna polska gościnność tutaj się odzywa i no mają najlepszy salon na planecie. Więc myślę, że dlatego tych jachtów tyle do Hornsundu pływa. Inna sprawa jest taka, że z punktu widzenia bezpieczeństwa rejsu, Hornsund jest bardzo ważnym miejscem, ponieważ tam się można schować przed niekorzystnymi warunkami w dosyć sensowny sposób. Ja bardzo żałuję, bo na przykład w zeszłym roku nie udało mi się do Hornsundu popłynąć, mimo że uzbrojeni byliśmy w prezenty i te prezenty są rzeczywiście nietypowe, takie, które być może byśmy się na co dzień nie spodziewali. Mianowicie dr Daniel Kemski, z którym byłem na łączach przed wypłynięciem, powiedział co chcą od Świętego Mikołaja, więc tym prezentem były zwykłe świeże ogórki, bo to akurat w świeżej dostawie było im tego bardzo potrzeba. No niestety mi się nie udało wyjść do Hornsundu, ale zaraz opowiem Państwu też dlaczego tak naprawdę nie ryzykowałem. Jachtów jest coraz więcej. Te jachty są związane z polskim wysiłkiem polarnym chyba od samego początku, dlatego że pierwszy był El Tanin, który chyba, może nie pierwszy jako jacht, ale pierwszy, który na tak dużą skalę współpracował z naukowcami, że był przezywany czerwoną taksówką. Miał również wycięty w pokładzie otwór, taki po prostu miał ładownię zrobioną, którą można było załadować do środka naprawdę duże gabaryty, więc rzeczywiście nastawiony, był to jak nastawiony po prostu na taką współpracę bardziej transportową, na shipping, a nie na żeglowanie turystyczne.
No właśnie, co się przez te 15 lat zmieniło? No pewnie przede wszystkim to tutaj czoło lodowca Hansa w 2012 roku. Jeszcze daleko w morzu i mi się serce kraje, jak przypływam do Hortsundu i zawsze widzę, ile tego lodowca ubywa. Zresztą w ogóle, ile w środowisku Arktyki się zmienia. I to, co się zmieniło też, to, że Arktyka stała się takim typowo turystycznym miejscem. No typowo i nietypowo. To znaczy, to, co musimy powiedzieć, że w ogóle na daleką północ turystyka zaczęła się mniej więcej z początkiem XX wieku. Pierwsza taka linia, która zapewniała taką wycieczkę na statku, to jest tam 1901, zdaje się, czy 1902 rok. Przedsiębiorca, pół Szwajcar, pół Amerykanin, Lars Erik Lindbald, uruchomił na statku Princess in Victoria Louise pierwszą taką działalność, która można powiedzieć, że to był statek, który został zbudowany typowo po to, żeby wozić turystów. Czyli mieliśmy do czynienia z pierwszym, tak naprawdę z pierwszym wycieczkowcem. Bardzo dużą rolę odegrała kompania Zatoki Hudsona, która miała stałą linię pomiędzy Montrealem i Churchill. To są lata 30. i 40. Natomiast od tego się ta turystyka zaczęła. Natomiast też musimy powiedzieć, że świat ten północny, szczególnie ten na Svalbardzie, no, zmalał bardzo. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w stanie dolecieć z Europy no, w 1,5 dnia, z najdalszych zakątków Europy w 1,5 dnia, a z Europy Środkowej jesteśmy w stanie do Longyearbyen dolecieć w jeden dzień. Mamy do dyspozycji piękne hotele, mamy do dyspozycji, no, trudno to nazwać deptakiem, ale on trochę taką rolę pełni. Mamy do dyspozycji bogate zaplecze turystyczne, więc to się na pewno zmieniło. I to, co się zmieniło przez moje 15 lat pływania po Arktyce, to na pewno takie podejście, obserwujemy taką ewolucję turystyki, gdzie najpierw mówiliśmy żeglarstwo ekspedycyjne. 25 lat temu jeszcze dostawało się certyfikat, że się jest w takim niesamowitym miejscu. W tej chwili już nikt no, lądujących w Longyearbyen nie traktuje jak dorosłych polarników, tak? Są po prostu turyści. Jest to normalny port lotniczy, który zajmuje się obsługą zwykłego ruchu liniowego. Z tego takiego bardzo ekspedycyjnego, z tego podróżowania takiego wysublimowanego, przeszliśmy do takiej turystyki, której ja bardzo nie lubię. To nazywa się Tourism of Doom. Im głośniej mówiło się o zmianie klimatu, im głośniej mówiło się o ustępowaniu lodu morskiego, im głośniej mówiło się o zanikaniu lodowców, o zagrożeniu dla niedźwiedzi polarnej, tym więcej turystów przyjeżdżało zobaczyć taki świat jeszcze, bo za chwilę go nie będzie. No niestety jednocześnie przyczyniając się do właśnie takiej, do tej zagłady tego świata. To się na szczęście zmieniło. Oczywiście statki turystyczne, duże liniowce i mniejsze liniowce nadal się na Spitsbergenie pojawiają. Natomiast ludzie, którzy chcą skorzystać z jachtów, które na Spitsbergenie zawsze były dobrym środkiem do poruszania się, ludzie, którzy w tej chwili przyjeżdżają, raczej oczekują kontaktu z przyrodą i raczej są bardzo świadomymi turystami. Dla mnie to też jest okazja, żeby opowiedzieć o tej przyrodzie, opowiedzieć o tym, co się dzieje na świecie, zrobić trochę popularyzacji nauki. Jeżeli udaje nam się odwiedzić stację, to oczywiście zawsze jest to
zawsze miłe spotkanie i że się tak wyrażę, popularyzacja nauki robi się sama. Natomiast gdzie byśmy nie byli, to no nie da się uciec od tematu zmiany klimatu, nie da się uciec od no po prostu takiego unaocznienia tych zmian. Rzeczywiście to w terenie widać. Oprócz tego, że przeszliśmy taką właśnie ewolucję, to przeszliśmy też ewolucję w tych jednostkach, które na Svalbard pływają. Dlaczego jachty są takie świetne? A no właśnie dlatego, że przede wszystkim, oho, dobrze, już myślałem, że przestała mi działać mysz. Norderlicht to pierwszy pomysł tak naprawdę na stałą obecność jachtu na Svalbardzie. Piękny szkuner, który nie tylko wozi turystów, ale również pełni rolę schroniska w zimie. Duży statek i właśnie, dlaczego te małe jednostki są takie bardzo pożądane? No głównie ze względu na zanurzenie. To jest pewna, oczywiście doza ryzyka pływanie po tych miejscach, dlatego że ja jako nawigator mam często na stoliku nawigacyjnym mapę, która jest napisana, na której jest napisane, że ostatnie sądowanie w tym rejonie było robione na przykład na przełomie wieków. I to często jest przełom wieku XVIII i XIX. Oprócz tego musimy wiedzieć, że w miarę jak lodowce się odsuwają, odsłania nam się zupełnie nowy teren, który jest niezbadany. W związku z czym tu ryzyko poruszania się statkiem o dużym zanurzeniu jest zdecydowanie większe niż poruszania się statkiem o małym zanurzeniu. Dlatego te małe jednostki są po prostu no, predestynowane do poruszania się w tych warunkach. Mamy również dostępne rozmaite urządzenia, które pomagają nam się wciskać w różne takie bardzo płytkie miejsca. Od tradycyjnej ołowianki, czyli takiego pomiaru głębokości za pomocą linki i odważnika, po rozmaite sonary, które mogą patrzeć do przodu i pokazywać nam, echosondy, które mogą patrzeć do przodu, które po prostu pokazują, co się znajduje przed jachtem, więc możemy odpowiednio wcześnie się zatrzymać, jeżeli już nie da się płynąć dalej. Także im mniejsze zanurzenie, im mniejsza jednostka, tym paradoksalnie korzystniejsze pływanie, tym więcej można odwiedzić w interiorze i tym więcej można zobaczyć. Obiecałem Eltanina, proszę bardzo, czerwona taksówka, dlaczego czerwona? No oczywiście dlatego, że była pomalowana taką farbą. Jak Państwo widzicie, nie wiem, czy ja mam włączony pointer, mam. Tu właśnie jest wycięta duży otwór taki, który służył jako wrota do ładowni. I rzeczywiście jacht bardzo, bardzo tradycyjnej konstrukcji, J80 to polskie jachty stalowe, które no, po pierwsze pozwalały wielu żeglarzom uzyskać odpowiednie uprawnienia, a po drugie no, one były znane ze swojej dzielności wyprawowej, w związku z czym jodki pływały naprawdę niesamowite rejsy. No, Eltanin się zadomowił na dłuższy czas na Spitsbergenie. Ja mam wrażenie, że z wieloma stacjami Eltanin miał taką bardzo dobrą współpracę, po prostu rozwoził naukowców wtedy, kiedy było trzeba, kiedy ten taki transport duży horyzontem czy oceanią nie był po prostu możliwy. No więc co się jeszcze zmieniło? No, 2010 rok tutaj widzimy w polu lodowym, w 2012 już tych pól lodowych było dużo mniej. Potem od tych tradycyjnych jachtów stalowych, które po prostu u nas budowano ze względu na dostępność materiałów, proszę pamiętać, że w latach 70. i 80. jachty z kompozytów nie można było, znaczy nie dało się ich produkować w Polsce, albo były to pierwsze konstrukcje, które powstawały.
Natomiast potem na arenę weszły nowoczesne konstrukcje i stalowe, i aluminiowe. Tutaj jacht Garcia Passoa 54, typ jachtu, który już był super przystosowany do żeglugi polarnej. Na przykład był wyposażony w grudź wodoszczelną. To ta grudź wodoszczelna, oprócz wzmocnienia kadłuba, stanowiła o takiej cesze jachtu, który się nazywa klasa lodowa. Klasę lodową jacht uzyskiwał wtedy, kiedy przeszedł oczywiście niezwykle rygorystyczną inspekcję dotyczącą głównie samej konstrukcji szkieletu jachtu, ale również poszycia. No, ten jacht miał jeszcze tą zaletę, że miał grudź wodoszczelną. Grudź wodoszczelna jest po to, że jeżeli poszycie się rozerwało i część jachtu by została zalana wodą, no to możemy odciąć część jachtu szczelnie i w ten sposób uzyskać taki bąbel powietrza, który pomoże jednostce utrzymać się na wodzie. No i jednocześnie w warunkach polarnych możliwość szczelnego zamknięcia jednego z pomieszczeń robi fenomenalną saunę, bo akurat za grudzią wodoszczelną był umieszczony prysznic. Także da się zrobić bardzo, bardzo fajne rzeczy z tym. Jacht aluminiowy. Więc nie tylko wchodzą do użycia nowoczesne konstrukcje, ale również nowoczesne materiały. Jedną z takich dobrych cech jachtów, które przygotowuje się do żeglugi polarnej, jest na przykład wyposażenie jachtów w bardzo dużo takich miejsc, które przy pracy w trudnych warunkach, w które można się wpiąć i na przykład pracować przy maszcie. Bardzo dużą rolę pełni też wyprowadzenie wszystkich lin do kokpitu w taki sposób, żeby jak można było obsługiwać, no nie wychodząc tutaj do przodu, gdzie może być rzeczywiście niebezpiecznie. Natomiast kolejne lata przynoszą no, coraz większe zainteresowanie tymi regionami, w związku z czym tu w Korsundzie spotkaliśmy jacht drewniany. Drewno też jest bardzo dobrym materiałem w kontakcie z lodem. Oczywiście to nie jest tak, że pływając jachtami w polu lodowym my się zachowujemy jak lodołamacz. To nie jest absolutnie możliwe. Po prostu szukamy miejsc, w których przez pole lodowe możemy się przedostać. Tu norweska jednostka nieduża, bo 12,5 metra. Także taki właśnie bardzo fajny jacht do włóczenia się po pięknych zatoczkach. To też jednostka, na której będę się poruszał po Spitsbergenie w tym roku. Budowana z zestawu. Można zamówić albo plany, albo można zamówić dostawę powycinanych blach i samodzielnie zbudować taką jednostkę. Tu akurat tę jednostkę budowała doświadczona stocznia. Dla samego pływania, ja ten typ jachtu to jest New York 44. Ja bardzo lubię ten typ jednostek, dlatego że on ma bardzo wysoką burtę, w związku z czym od zimnej wody jesteśmy niejako oddzieleni. Kokpit jest taki na tyle zabudowany, że bardzo bezpiecznie się pływa nawet w trudnych warunkach. Ma ta jednostka też oczywiście wadę swoją, znaczy wadę taką, że ma bardzo dużo wolnej burty, w związku z czym trudno się poruszać z i na łódkę, natomiast poza tym niezwykle istotne jest to, żeby zapewnić tam takie no, po prostu bezpieczeństwo w środku. Proszę zauważyć, że bardzo ważną cechą tych jachtów, które Państwu tutaj pokazałem, jest to, że mamy bardzo dużo rozmaitych opcji żeglowania. To jest niezwykle ważne, aczkolwiek najczęściej przy pływaniu arktycznym mamy do czynienia z wyżem, w związku z czym no, nie pływamy po prostu albo staramy się nie pływać późną jesienią czy wczesną wiosną, kiedy tego wiatru jest zdecydowanie więcej. Natomiast w miesiącach letnich no, dominują słabe wiatry. Mimo to
ta opcja, ta możliwość skonfigurowania żagli w różny sposób daje naprawdę bardzo, bardzo dobre możliwości no, do tego, żeby nie przetwarzać paliwa w hałas. To wbrew pozorom jest bardzo, bardzo ważne przy takich dalekich rejsach. Też co się zmieniło przez te 15 lat, a no to, że ciągnęliśmy się z jachtem na cały stos. Do dzisiaj jest tak, że jacht musi wyjść, zwykle wychodzi z Polski, gdzie jest remontowany w zimie, musi dojść do Longyearbyen i dopiero stamtąd zaczynają się rejsy takie już typowo svalbardzkie. Natomiast no, to, co się absolutnie zmieniło, to to, że kiedyś to była cała wyprawa. Trzeba było raczej myśleć o organizacji na wiele miesięcy przed, organizować żeglugę etapami w taki sposób, żeby po kilku miesiącach ten jacht dotarł na miejsce i tam zaczynała się tak naprawdę no, ta żegluga taka właściwa, tak? Czyli podróż po Svalbardzie. No i potem trzeba było wrócić. W tej chwili jachty mają po prostu swój sezon i po prostu operują bardzo regularnie. To znaczy pierwszy rejs to jest taki rejs, w którym wiele osób, które chce rozwijać się na przykład w brytyjskim środowisku zawodowego żeglarstwa, robi sobie staż oceaniczny, bo jest to kawał przelotu przez ocean, no kawał jak kawał, 4-5 dni. Ale już żeglugi oceanicznej, można to zrobić tak, że spełnia się brytyjskie wymogi do dosyć wysokiej certyfikacji. Natomiast no, mamy rozkład jazdy, w związku z czym pojawiamy się na sezon i potem w sezonie odbywają się normalne rejsy. Jeżeli ktoś zwiąże się z jakąś jednostką, zacznie pływać też poza rejonami polarnymi, no to w tym momencie ma możliwość po prostu wyczarterowania jednostki i popływania na przykład tydzień, na przykład 10 dni. W związku z czym przestała to być raczej duża kampania zaplanowana na cały rok. Raczej organizujemy rejsy po prostu takie, że przylatujemy albo przylatują klienci i robimy krótsze rejsy, takie, żeby pokazać okolice i nacieszyć się tą Arktyką. Więc wszystko się skróciło, stało się bardziej dostępne. No a w 2015 roku już widzieliśmy zapowiedź tego, co nas czeka. To jest jeszcze konstrukcja, to jest mała konstrukcja i może po niej tego nie widać, ale to już jest jacht plastikowy. A od 2 lat na Svalbardzie goszczą zupełnie produkcyjne jednostki Beneteau Cyclades, czyli łódka, którą spotkamy raczej na Morzu Śródziemnym. Te jednostki w tej chwili są oczywiście dostosowane do żeglowania w Arktyce. W jaki sposób? No bo powiemy tak, no jak takie coś może mieć klasę lodową? No nie ma klasy lodowej. Po prostu nie ma. Jest tak daleko postąpiły zmiany w Arktyce, że jesteśmy w stanie przypłynąć plastikowym jachtem. On nie jest do końca taki standardowy, ponieważ cała część dziobowa jest wzmocniona blachą. Gdyby w warunkach zmroku zdarzyło się obetrzeć o growlera czy o krę lodową, to żeby nie było straszliwych uszkodzeń. Taki jacht jest również zaizolowany, to znaczy jest pomiędzy kadłub a zabudowę wnętrza wpuszczona pianka izolacyjna. Jest na nim bardzo ciepło w związku z czym. Na tej jednostce ja pływam również późną jesienią i zimą w okolicach Tromso. Na rejsy zorzowo-wielorybnicze. No i zdarzyło mi się pływać przy dobrych -20 stopniach. Więc to, że spotkacie Państwo takie jachty w Chorwacji, no to spotykacie teraz coraz częściej w Arktyce.
Jak to jest w ogóle możliwe? No tak, że mamy po prostu krótszy sezon, czyli łódki, które nie są stalowe czy aluminiowe, po prostu zaczynają pracę w lipcu, a kończą no, w połowie września, zanim te warunki powrotu na kontynent europejski staną się po prostu za trudne dla takiego jachtu. Także zmiany widać. Też keja, przy której jacht stoi, urosła trzykrotnie, co tylko pokazuje, że tych jachtów w Arktyce pojawia się naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. I jest to możliwe, no właśnie, 2010 rok, niedaleko wejścia do Hornsundu wyglądał tak, to czerwiec. Tu mamy do czynienia z takim lodem pływającym, który na mapach zalodzenia określa się 80. I tak jak Państwu powiedziałem, no żaden jacht nie jest lodołamaczem, więc jachty często są wyposażone na przykład w takie długie bambusowe kije służące do odpychania kry, ale tak naprawdę cała nasza praca i przedzieranie się przez pole lodowe, no to właśnie polega głównie na szukaniu takich otwartych przestrzeni wodnych i poruszaniu się jak przez labirynt. I to jest czasami frustrujące strasznie. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz płynąłem do Hornsundu właśnie eltaninem, to przedzieraliśmy się przez takie pole lodowe 1,5 dnia po to, żeby dotrzeć do takiego miejsca, w którym widzieliśmy wejście do Hornsundu. Pomiędzy nami a taką otwartą, zupełnie pozbawioną lodu wodą, niestety było tylko 4-metrowe spiętrzenie kry lodowej. Taki torus piękny się tam jeszcze wytworzył, w związku z czym gdybyśmy mieli w kieszeni ze 2 granaty, to pewnie byśmy się przedostali. Natomiast no, czekało nas pół dnia wycofywania się drogą, którą przypłynęliśmy i szukania nowego, nowej otwartej wody i podróżowania tak właśnie w taki powolny sposób. Także tak to wygląda. Tu już pokrywa lodowa 10 na 10, tak? Czyli uznaje się od 9 na 10, czy 9 części lodu na 10 uznaje się, że jest to zwarta pokrywa lodowa, to 2010 rok, natomiast 2015 to jest, proszę Państwa, to nie jest Grecja, to jest Arktyka. Aczkolwiek zdarzyło mi się podczas tego rejsu sterować jachtem w krótkich rękawkach, bo było 20 stopni. To jest oczywiście takie złudne 20 stopni, bo dopóki jest słońce i nie schowaliśmy się w cieniu na przykład za żaglem, to jest dosyć ciepło, ale jak się schowamy za żaglem, to już się okazuje, że z tego 20-stopniowego upału zostało 8 stopni, więc tak to wygląda. To nie jest pomiar w klatce meteorologicznej, tylko takim oczywiście odsłoniętym termometrze, który mieliśmy na pokładzie. To nadal jest Arktyka, także takie klimaty piękne też się zdarzają, ale zdarzają się też oczywiście sztormy i zdarzają się silne wiatry. Ja w zeszłym roku bardzo, bardzo sobie ostrzyłem zęby na to, żeby odwiedzić Hornsund. Dawno mnie tam nie było, ale niestety się nie udało. Właśnie dlatego, że planowaliśmy przelot na... Zabieraliśmy jacht, właśnie plastikowy jacht, po sezonie na stały ląd na kontynent. No i mieliśmy do przepłynięcia 5 dni otwartego oceanu. I co, jakbyśmy nie patrzyli na prognozę, to wychodziło nam, że będzie coraz gorzej. I na szczęście udało nam się tak zaplanować podróż, że poruszaliśmy się w strefie niezbyt silnych wiatrów i dostaliśmy sztormowymi warunkami dopiero tak naprawdę połowę ostatniej doby żeglowaliśmy w trudniejszych warunkach. Potem się schowaliśmy w porcie i 2 dni przeczekiwaliśmy poważniejszy sztorm, ale już będąc na kontynencie, no tak, kontynencie też w cudzysłowie, bo to
Te północne wioseczki i miasteczka w Norwegii, które są daleko za kołem podbiegunowym, już na kontynencie, ale jednak za kołem podbiegunowym, to one też mają swój koloryt i też mają swój. Każdy z nich ma tam jakąś ciekawą historię, także tak, też warto je eksplorować. Obiecałem też, że opowiem Państwu, jakie są motywy, dla których ludzie pływają na Svalbard. No w tej chwili to jest głównie kontakt z przyrodą i spotkania właśnie zwierzaków. Morsy zresztą potrafią być dosyć niebezpieczne, natomiast jeżeli uda się wyjść na ląd, no to mamy wręcz możliwość zrobienia takich pięknych portretów. Arktyka to królestwo ptaków i fotografowie przyrodniczy mają absolutnie piękne, kreatywne warsztaty i piękny czas. Możemy też spotkać jedne z moich ulubionych zwierzaków. Renifery nam towarzyszyły praktycznie przy każdej z wypraw. Renifery też są dzikie stada reniferów, są też na tyle odważne i na tyle się nie boją już ludzi, że po prostu są obecne na stałe w Longyearbyen, czyli w głównym mieście archipelagu. Oczywiście to, czy da się takiego zwierzaka podejść bardzo blisko? No bardzo blisko tylko, jeżeli on się zagapi, a my jesteśmy po odpowiedniej stronie względem wiatru. To możemy nawet takie portrety strzelić. Ja natomiast również bardzo lubię żeglować bardzo późno po sezonie w Arktyce. Kiedyś to było miejsce, tu już jesteśmy na kontynencie, niedaleko wyspy Spildra, gdzie mamy, tam zwykle jest tak, że dzięki konfiguracji dna, gdzie dosyć głęboki fiord się wypłyca i zasilają go jeszcze dwie takie cieśniny, dwie wyspy tworzą taki obieg wody, w których jest mnóstwo pożywienia dla orek i dla wielorybów. W związku z czym bardzo daleko na północy z bardzo krótkim dniem, ale za to z niesamowitymi widokami, właśnie z niesamowitymi spotkaniami ze zwierzakami, warto się tam pojawić. No i oczywiście, jeżeli mówimy o Svalbardzie, to musimy powiedzieć też o królu Svalbardu, tutaj ślad niedźwiedzia polarnego. Dużo się też zmieniło z punktu widzenia kapitańskiego, dużo się też zmieniło na Svalbardzie, jeżeli chodzi o regulacje. Na przykład w zeszłym roku gubernator Svalbardu zażądał od armatora, z którym ja pływam, że wszyscy kapitanowie potrzebują mieć szkolenia dotyczące zarządzania paniką, zarządzania tłumem, czyli szkolenia, których normalnie byśmy wymagali od ludzi pracujących na statkach właśnie pasażerskich czy na statkach wycieczkowych. No ja jako kapitan to współpracowałem z tłumem 8 osób, w związku z czym to rzeczywiście tłum. Natomiast to tylko pokazuje, że zmienia się podejście samego gubernatora Svalbardu i instytucji, która chroni ten archipelag, do turystyki właśnie takiej, czy mniej, czy bardziej zorganizowanej. To jest tak, że każda załoga jachtu musi przed przybyciem wysłać plan swojej podróży. Coś, czego w 2010 roku się po prostu nie robiło. Pływaliśmy gdzie chcemy i jak chcemy, a tu nagle musimy zrobić listę, musimy narysować mapę, musimy mieć przemyślany sposób, w jaki będziemy działać w tym interiorze. Wynika to z bardzo prostej przyczyny. Pomoc na Svalbardzie nadejdzie, tylko może nadejść za 3 albo za 4 dni, w związku z czym
wszystkie działania, które podejmujemy, a proszę pamiętać, że tam nie mamy infrastruktury takiej jak w Europie Środkowej, tak? W związku z czym wszystkie działania, które podejmujemy, muszą być przemyślane w taki sposób, żeby po pierwsze zminimalizować ryzyko wśród naszych załogantów, a po drugie, żeby też no, nie stwarzać kłopotu tym instytucjom, które będą nam pomoc zapewniać. Oprócz tego wymagane są środki komunikacyjne i to bardzo już zaawansowane, no właśnie po to, żeby tej pomocy można było, żeby tą pomoc można było wezwać. To, co się nie zmieniło, to oczywiście poruszamy się w interiorze z bronią, czy to wypożyczoną, czy to taką, która na jachcie jest. Więc no, niedźwiedzie tam są wciąż realnym zagrożeniem i rzeczywiście w porównaniu z tą północną Norwegią kontynentalną jest to taki czynnik, który naprawdę musimy brać pod uwagę. Po skończeniu eksploracji to też co się zmieniło, w ciągu miesiąca musimy wysłać raport, nawet jeżeli nie lądowaliśmy nigdzie, nadal jest on wymagany i niedopełnienie tych obowiązków no albo kończy się mandatem, albo kłopotami natury formalnej. Nie tylko zwierzęta, ale i krajobrazy, tak? Słyszeliśmy na pokazie filmu Polarniczki o dekadenckim bardzo drinku z lodem z lodowca. Ja tam się śmieję, że nie tylko bąbelki powietrza uwięzione w tym lodzie robią że doznania multimedialne, ale również w szklance osadza się morena. Natomiast no, tego kontaktu z taką dziką przyrodą ludzie coraz częściej poszukują i też wystarczy, że niektórym samo popłynięcie jachtem i zobaczenie tych pięknych, zalodzonych fiordów, ale czasami mamy takie grupy, które pragną wyjść na ląd i poruszać się w interiorze. To zdjęcie zrobione z nad miejscowości Pyramiden, jest to poradzieckie miasto, które no, tak naprawdę jest atrakcją turystyczną w tej chwili, po to, żeby pokazać chyba młodym ludziom bardzo ładnie, to Marek Reiter napisał, jeden z armatorów, którzy pływają na północ, właściciel jachtu Azimut, napisał, że warto pojechać do Piramidyn po to, żeby pokazać ludziom, jak wyglądał komunizm. Bo jest to po prostu stare górnicze miasto, ale z bardzo przyjaznymi przewodnikami. Tutaj widok z 2015 roku w stronę Petunia Bukty. Tam jest stacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Także też to podróżowanie po Arktyce trochę zmienia percepcję, powiedziałbym, mimo że po to też ludzie do tej Arktyki płyną, żeby zobaczyć inny krajobraz i docenić to, co tu u nas jest. Ja muszę powiedzieć, że po takim długim wyjeździe ponadmiesięcznym do Arktyki bardzo doceniałem drzewa. Jakoś tak były to absolutnie fascynujące rośliny dla mnie. Największe w cudzysłowie drzewo, które znajdziemy już w tej dalekiej Arktyce, ma 6 centymetrów, także tak to wygląda. No, czasami też tu Ny-Alesund, miejsce, które ma najdalej na północ wysuniętą kolej na świecie. To tam w głębi lądu można zobaczyć taką górniczą kolejkę, ale ten może nie najpiękniejszy widok na taką Sławojkę to Państwu pokazuję, dlatego że w tym takim pomieszczeniu z jednym krzesłem, tam się jeszcze drugie krzesło obok na wcisk zmieściło, były dwie wtyczki RJ45 i tam kiedyś może to było jedyna możliwość uzyskania dostępu do internetu.
A po co jest, są, po co są zamykane drzwi? Ano po to są zamykane drzwi, że jakby niedźwiedź się napatoczył, to żeby można było mieć chociaż cień szansy na schowanie się przed nim. Więc to jest też jeden z motywów, dla którego ludzie pływają w takie dalekie rejony, po to, żeby się oderwać, po to, żeby nie dzwonił telefon, po to, żeby te wszystkie media nowoczesne, które ze sobą nosimy w kieszeni, żeby je zostawić ze sobą. I to też widać w takiej właśnie dłuższej żegludze, że pierwszy dzień jest taki, kiedy wszyscy jeszcze nerwowo te telefony komórkowe tak, no jak to, nie ma nic nowego, nic się tam nie dzieje. A potem się zaczynają rozmaite rytuały, zaczyna się czytanie takich tradycyjnych książek, zaczynają się gry planszowe, zaczyna się na przykład gotowanie takie, jakby to powiedzieć, gotowanie olimpijskie wręcz. Zaczyna się robienie na przykład ciast, ale nie takich z proszku, do których się dolewa wody i się miesza, tylko takich jak babcia robiła, że się uciera to wszystko, miesza się ze sobą, takie proste składniki, a nie tam jakąś chemię. Więc zaczynamy wracać do takiej starożytnej cywilizacji. Też mam wrażenie, że wielu ludzi pływa po to w te rejony, żeby no nie tylko zaznać piękna tej dzikiej przyrody, ale właśnie, żeby doświadczyć takiego prostszego świata, który nas ciągle na smyczy nie trzyma. Aczkolwiek też muszę powiedzieć, że jest to coraz trudniejsze. Z kolekcji, którą ostatnio miałem na łódce, te dwa przedmioty, no kiedyś było tylko radio, tu krótkiego zasięgu, ale ja akurat jestem szalonym radiowcem, więc często wożę ze sobą radio dalekiego zasięgu. Natomiast urządzenia satelitarne no nie tylko pokazują na przykład rodzinie, gdzie ja konkretnie jestem na tej dalekiej północy, ale też jest ze mną jakiś kontakt, można do mnie napisać, ja mogę napisać, mogę ściągnąć prognozę pogody, więc no coraz mniej mamy tej takiej swobody totalnego oderwania się od świata. Natomiast całe szczęście te urządzenia mają taki guzik, który się nazywa power i można je wyłączyć. I rzeczywiście trochę tego świętego spokoju zaznać. A pływamy też bardzo późno po sezonie. Tutaj tak naprawdę w przeddzień nocy polarnej w zeszłym roku pływamy po to, żeby znaleźć zorzę polarną. Więc im więcej ciemna, tym lepiej. Im więcej zimna się rzeczy wtedy, tym lepiej. I wbrew pozorom daleko za kołem podbiegunowym w zimie też da się pływać. W Norwegii proszę pamiętać, że cała kontynentalna Norwegia jest w większości miejsc pozbawiona lodu. To dzięki temu, że olbrzymia ilość energii dociera do tej części Europy z prądem północno, z ciepłym prądem północnoatlantyckim, w związku z czym pływać się da. Czasami jest bardzo zimno, czasami jest tylko zimno. Czasami gogle narciarskie nie pomagają w dostrzeganiu czegokolwiek, bo śnieg je zalepia w sekundę, no ale za to w te najzimniejsze noce, takie wyżowe, jesteśmy nagradzani takimi pięknymi zjawiskami. Tutaj właśnie nad jachtem Azymut, a tu w drodze już do Tromsø. Nie trzeba wiele, trzeba dobrej aktywności słonecznej i ta zorza naprawdę nam towarzyszy praktycznie każdego dnia. Natomiast no nie jest to żegluga w łatwych warunkach, dlatego że potrafimy mieć 3-4 godziny światła, a słońca może przez kilkanaście minut. Także jest to zdecydowanie bardziej masochistyczny rodzaj żeglarstwa, ale da się. I na pewno satysfakcja jest ogromna z takiego pływania. Co się jeszcze zmieniło? No, idzie nowe. Wróciliśmy na chwilę do Longyearbyen.
Nie można budować nowych chatek, albo jest to bardzo mocno ograniczone, ale za to, jak jest zima, to można takim ciągnikiem na gąsienicach wyciągnąć przyczepę kempingową w zimne i można sobie spędzić odrobinę czasu w takim obozie właśnie. Więc ta turystyka wkracza bardzo, szczególnie w okolicach Longyearbyen. Jest tych produktów turystycznych bardzo, bardzo dużo. Od prostych wycieczek po jeżdżenie psimi zaprzęgami, po odwiedzanie takich placówek jak na przykład Bank Nasion czy stacje odbiorcze satelitów. No ale czasami też się zmienia tak na Svalbardzie. Ja nie wiem, gdzie ten człowiek jeździ w Longyearbyen. Bo dróg utwardzonych jest, zdaje się, jakieś 30 kilometrów. Wyasfaltowanych może znaście. No ale jeździ. Takim nisko zawieszonym. No, ja nie wiem, czy bym chciał takim samochodem tam jeździć. Pewnie bym chciał coś, co mnie ogrzeje, jeżeli będą warunki zimowe. No ale każdemu to, co jemu się podoba. A ja chyba tylko pozostaje mi zaprosić Państwa do odwiedzania tych pięknych polarnych regionów i przynoszenia ich w sercu do naszych średnich szerokości geograficznych i dbania o ten nasz świat, bo rzeczywiście w Arktyce zmian widać bardzo dużo. To tyle ode mnie.